urodziłem się w Sztokholmie. Mój tata był pracownikiem dyplomatycznym polskiej ambasady między 1947 a 1953 rokiem. No i w 1953 roku wróciliśmy do Warszawy i tam w centrum Warszawy się wychowałem i mieszkałem do 19 roku życia i wtedy żeśmy po półtorej roku po wydarzeniach marcowych żeśmy opuścili Polskę i przenieśliśmy się ponownie do Szwecji, gdzie dostaliśmy azyl polityczny. To jakby takie fakty. Pana tutaj dorastanie w Polsce, w jakim środowisku się pan obracał? Ja się obracałem w środowisku, w mojej szkole było bardzo dużo, było sporo dzieci nomenklatury, sporo dzieci intelektualistów, było z klas trochę ode mnie starszych, ja w marcu 1968 roku miałem 17 lat skończone i chodziłem do ostatniej klasy, do 11 klasy, natomiast trochę ludzi starszych ode mnie z mojej szkoły należało do czołówki studenckiej rewolty marcowej i również starsze rodzeństwo moich przyjaciół było zaangażowane w marzec i mój starszy brat uczestniczył w wydarzeniach marcowych na Politechnice, ale to środowisko było dosyć specyficzne, to była szkoła w miarę elitarna i w tej szkole było sporo młodzieży żydowskiej, tyle że my żeśmy się o tym nawzajem o sobie dowiadywali po marcu, kiedy to powstał ten problem. Ja nie miałem pojęcia, że moi najserdeczniejsi przyjaciele szkolni są w większości pochodzenia żydowskiego, bo to nie odgrywało żadnej roli w naszym, w związku z tym, że nasze rodziny były spolonizowane, to jakby nie było problemu z tym. Nie rozmawialiśmy, bo to nie był ważny temat. Także, no nie wiem. 67 rok, wybuch wojny sześciodniowej, jak to jest było przeżywane, czy odbierane? To chyba tak strasznie silnie przeżywane, przeze mnie osobiście nie było przeżywane. Mój ojciec, który był wtedy dziennikarzem, być może zaczął odczuwać to jako zagrożenie w jakimś tam stopniu. Pamiętam, że byliśmy w roku 67 latem w sierpniu w domu, Międzynarodowym Domu Dziennikarza w Bułgarii i mój ojciec tam się kolegował z panem Leopoldem Ungerem, znanym później. Pan się orientuje, tak, oczywiście. No właśnie, to pamiętam, tak trochę przysłuchiwałem się czasem ich rozmowom, no to z tych rozmów wynikało, że silny efekt miało słynne przemówienie Gomułki, gdzie użył sformułowania piąta kolumna, ale to ja tego nie zapamiętałem jako, jeżeli zależy wpływu na mój stan świadomości, to w ogóle nie było, a specjalnej solidarności z Izraelem też nie odczuwałem, aczkolwiek funkcjonowały takie powiedzenia, że nasi polscy Żydzi biją sowieckich Arabów. No i się z tego wielu ludzi cieszyło, ale to nie było ważne przeżycie. Nie utkwiło mi we wspomnieniu czy w świadomości jako coś, czym się specjalnie przejąłem. Bo pan był, czyli w 67 roku pan był w ostatniej... No w 67 latem to skończyłem 10 klasę, a potem 11 była wtedy. Robiło się maturę po 11 klasie. Także to dopiero jakby marzec był takim bardzo formatywnym przeżyciem.
Może pan o tym opowiedzieć? Marzec jakby... Znaczy marzec był niesłychanie istotny dla obudzenia mojej świadomości politycznej, co odegrało później bardzo istotną rolę w moim życiu. Ja przed marcem byłem beztroskim młodym człowiekiem pochodzącym z rodziny, które jak na ówczesne polskie standardy powodziło się dobrze i tak nadmiernie polityką się nie interesowałem. W domu się słuchało wolnej Europy, w domu był jakby taki nastrój. Pamiętam reakcję ojca, zwłaszcza na proces Kuronia i Modzelewskiego, także ta polityka w takiej formie antyreżimowej tam istniała. No ale pierwszy proces Jacka i Karola, no to pewnie ja miałem ze 64 rok może. Także to pamiętam taką rozmowę, kiedy ojciec mi o tym opowiadał, ale no nie byłem politycznie zaangażowany. Od 8 marca powstaje zupełnie nowa sytuacja i tą sytuację ja częściowo oglądam na własne oczy. Znaczy w tym momencie panu nie przysięgnę, kiedy to mnie się wydaje, że demonstracja pod Politechniką Warszawską była 9 marca, ale nie jestem pewien, czy wtedy w sobotę się chodziło do szkoły, bo także to może był poniedziałek w każdym bądź razie. Tego dnia, co mnie się wydaje, że jest 9 marca, ale to nie jestem pewien, czy tak było, ja wracałem z moim serdecznym przyjacielem, który jest do dzisiaj moim najbliższym przyjacielem, ze szkoły. Szliśmy Nowowiejską i pod elektroniką stała demonstracja studencka, a jakby po drugiej stronie Nowowiejskiej stał tłum ludzi, który się przyglądał tej demonstracji. I o ile pamiętam, od czasu do czasu jakieś tam wyrazy solidarności od naszej tej grupy niestudenckiej były. W którymś momencie policja, to się wtedy, o ile pamiętam, nazywało Golędzinów, rzuciła się na nas z pałkami i my żeśmy uciekali. Wtedy jeszcze było trochę śniegu, jak pamiętam, na ulicy. I w którymś momencie mi ktoś nadepnął na but. To ja mam bardzo dobrze zapamiętane. Tak, ten but mi spadł z nogi. Ja zacząłem się przez tą... Do tego buta chciałem go podnieść z chodnika, a w tym samym momencie widziałem tą zbliżającą się policję, czy milicję, która no jak coś połowała, kogo popadnie. No więc udało mi się ten but uchwycić i zacząłem zwiewać się z jedną bosą stopą. O, i potem żeśmy jakoś tam dotarliśmy do Placu Zbawiciela z tym moim przyjacielem Zbyszkiem. Potem on poszedł w stronę Mokotowskiej, ja poszedłem Marszałkowską w stronę Placu Unii, gdzie mieszkaliśmy i przyszedłem do domu. Moi rodzice, o ile pamiętam, byli w Zakopanem na nartach, także byli kompletnie nieświadomi tego, co się dzieje. Ja wszedłem do domu i okna z pokoju mojej babci i zresztą mojego też wychodziły na redakcję Życia Warszawy. I po tą redakcję Życia Warszawy podszedł tłum studentów, paląc gazety i krzycząc: prasa kłamie. Widzę, a potem przyszła znowu ta policja, zaczęła ich pałować i wtedy moja babcia zaczęła spontanicznie coś mówić o szarżach kozackich w czasie rewolucji 1905 roku, a gosposia pani Marysia otworzyła drzwi balkonowe i zaczęła krzyczeć: gestapo. Więc ja jednakowoż panią Marysię wciągnąłem, bo to nie było zupełnie bezpieczne. I to był taki namacalny, ten widoczny marzec. No, potem chodziłem, jak szedłem do szkoły, to był strajk Politechniki, tam studenci rozdawali ulotki, myśmy im dawali jedzenie. No a potem zaczęło się, po pierwsze, te niesłychanie plugawe napaści na przywódców studenckich. No, wśród tych przywódców studenckich było dwóch moich kolegów z podwórka, Janek Gross i Olek Perski.
których ja byłem od nich młodszy, no ale ich dobrze znałem. Janek Rosław, ile pamiętam, był pierwszym człowiekiem, którego rodzice mieli telewizor i myśmy chodzili oglądać sportowe wydarzenia u państwa Grosów, także ci ludzie byli dla nas jakoś tam, no dla mnie byli, no czytać w reżimowych gazetach napaści na tych ludzi, to było szokujące. No i potem się w to włączyła ta antysemicka kampania, która była no, niebywale bulwersująca. Jakby ja tak ja nie do końca to rozumiejąc, no ale wyczuwałem, że to jest zwrócone przeciwko mnie, nie mając, że tak powiem, żadnej świadomości żydowskiej, no nie mając, no było to szokujące. A mój tata pracował w jednej z takich gazet, które uczestniczyły w tej kampanii antysemickiej w sposób niesłychanie agresywny. Kurier Polski, tam się ukazywały artykuły niejakiego Ryszarda Gontarza. No i to było okropne. I tata myślał, że go wyrzucą, a oni go nie chcieli wyrzucić. Przypuszczalnie chcieli go wyrzucić, dlatego że chcieli mieć Żyda. No i w końcu skończyło się tym, że tata wystąpił na zebraniu partyjnym i oddał legitymację partyjną. Opowiadał mi, czy też nam, co tam miał do powiedzenia, ale ja nie znam, nie pamiętam detali. I był wtedy szefem działu zagranicznego w tej gazecie i zrezygnował z pracy, bo nie chciał jakby swoim nazwiskiem firmować tego. I to pamiętam, że przyszedł kiedyś do domu i powiedział do mnie: słuchaj, ja właśnie oddałem legitymację, właśnie zrezygnowałem z pracy w Kurierze. I on był bardzo wzburzony i myślał, że ja się bardzo istotnie przejmę. No dobrze, to z czego będziemy żyli, co będzie dalej, a ja się przejąć w ogóle nie przejąłem, tylko się bardzo ucieszyłem, bo się wstydziłem, że on tam pracuje. No i jakby to w tym momencie bardzo silnie we mnie, ta świadomość polityczna była niesłychanie szybko wzrastająca. No te wydarzenia stłumili, myśmy słuchali cały czas Wolnej Europy, także byliśmy dosyć dobrze poinformowani. No ojciec był poinformowany ze względu na swój zawód. A potem był sierpień, co było i inwazja Czechosłowacji, co było w ogóle katastrofą, już takim pogrzebaniem wszelkich nadziei, że coś może być lepiej w tym bloku. I to pamiętam, bo to pewnie pan będzie pytał trochę o świadomość żydowską. Ja pamiętam 21 sierpnia 1968 roku. Pamiętam, że byłem z przyjaciółmi na wakacjach nad morzem. Ja pamiętam, że się intensywnie wstydziłem. No, czyli jakby moją podstawową świadomością była świadomość polska, że to mój kraj robi coś niesprawiedliwego i ja się za to wstydzę i chętnie bym w jakiejś formie protestował, no ale tej formy nie, ta forma nie istniała dla człowieka, który się właśnie dostał na studia, który nie miał kontaktów. Także ten marzec i potem sierpień był takim momentem, kiedy się we mnie rodził bunt przeciwko temu systemowi i chęć działania politycznego przeciwko temu systemowi. No, to tyle jakby 68 rok. Potem się to jeszcze moim serdecznym przyjacielem był Włodek Grudziński, który jest młodszym bratem Ireny Grudzińskiej, która gdzieś tam na jesieni 69 roku wyszła, 68 roku wyszła z więzienia. I myśmy się bardzo często spotykali i ona, jak Irena, miała istotny wpływ na moją edukację polityczną. I ten wpływ, powiedzmy sobie, nie był na korzyść systemu politycznego, w którym żyliśmy. Bo powiedział pan, że po tym sierpniu, tak, po marcu narastała w panu chęć działalności politycznej. Jak to się potem
Czy to się przełożyło? Na co to się przełożyło? No, to się przełożyło chyba częściowo, w związku z tym, że to było wyraźne, to przełożyło się to na strach moich rodziców i chyba jakoś tam wpłynęło na ich decyzję o emigracji. To, że się bali, że ich syn się w coś zaangażuje i go posadzą, tak mi się zdaje. No i to kiedyś mama tak opowiadała trochę. Tak, no ale w jakąś tam konkretną formę aktywności w Polsce to się nie zamieniło. Nie zamieniło się, bo też nie bardzo było wiadomo, coś można robić. 69, ja pamiętam, ja już jako student Uniwersytetu Warszawskiego, że jakby chodziłem po krakowskim przedmieściu, wchodziłem na uniwersytet 8 marca 69 roku w nadziei, że coś się będzie działo, no ale nic się nie działo. I to środowisko było zatomizowane, studenci starszych lat pewnie przestraszeni, trochę ludzi wypuścili. Ludzie też zaczęli wyjeżdżać, różni starsi ludzie. Ja występuję na różnych zdjęciach z Dworca Gdańskiego, między innymi na głównej ekspozycji tam. Wystawię tam pod koniec, są takie zdjęcia, gdzie ja stoję, nawet nie pamiętałem tego, zobaczyłem to tutaj. To jest wyjazd chyba Jurka Neftalina. No więc w każdym razie z tych względów przypuszczalnie rodzice podejmowali decyzję o wyjeździe, czego ja kompletnie nie chciałem. Troszkę z chęci zabezpieczenia dzieciom spokojnej przyszłości. No ale potem ta narastająca polityczna świadomość i chęć buntu przełożyła się na moją intensywną współpracę z Komitetem Obrony Robotników i z Solidarnością. Także jakby znalazła swój wyraz trochę później, już z emigracji. Bo pan zdaje na studia w 68 roku? W czerwcu 68 roku. Czyli, no, czy to jest tak, że planuje pan planuje po prostu jednak, widzi swoją przyszłość tutaj zdecydowanie? No absolutnie, absolutnie. Ja teraz, ja planuję, tak to widzę, ja w ogóle takiej myśli nie miałem. Moja mama wyjechała do swoich przyjaciół do Paryża na przełomie lutego i marca 1969 roku. Jej decyzja chyba tam zapadała, bo ja ostatnio wyciągnąłem te papiery, które są na mój temat i na temat rodziców w szwedzkim urzędzie imigracyjnym. I tam jest taki list, który ona wysłała do znajomego szwedzkiego tylko architekta, z zapytaniem, co on im radzi, czy jeżeli oni by chcieli pojechać do Szwecji. I ten architekt najwyraźniej wysłał to do urzędu, znaczy na policję, czy dokądś tam. No i ten list się tam pojawia. To ja go przeczytałem parę tygodni temu i z tego listu wynika, że moja mama z Paryża bardzo intensywnie planuje naszą ewentualną emigrację, o czym ja kompletnie nie myślałem. Znaczy ja chciałem zostawać w Polsce, natomiast jako 18-latek to nie bardzo, nie czułem się na siłach. No, byłem na tyle dziecinny, że nie było takiej myśli, żebym się sprzeciwił rodzicom w tej dziedzinie. Ale to nie ma. Znaczy to się, ja pamiętam, sam Dworzec Gdański, wyjazd, pamiętam jako jakąś tam formę, jakiś koszmar zupełnie. Znaczy to jako bardzo dramatyczny temat, znaczy taka trauma rzeczywiście, o czym się teraz dosyć dużo mówi, no to trauma, powiedzmy sobie, nie 50 lat nie trwa, tak, że większość z nas ma udane kariery i udane życie tam, gdzie jesteśmy, ale sam ten proces wyjeżdżania rzeczywiście był trochę bardzo przykry. I pierwszy okres w Szwecji. Jeśli chodzi, wspomniał pan o swojej babci, jak babcia reaguje na to wszystko, co się dzieje? No babcia już jest trochę taka w ogóle wyciszona i chyba, znaczy babcia
Umarła chyba w 70. No, babcia wyjechała do Szwecji z nami. Umarła chyba w 1972 roku i chyba miała wtedy 90 lat. No to w marcu ma lat 86. Ja podejrzewam, że ona tak strasznie dużo nie przeżywała tego w taki sposób, w jaki mogła by przeżywać. No bo nie wiem, co z tego rozumiała, Bogiem naprawdę. Także to trudno, no ale babcia była jedyną osobą w domu, której się zdarzało na jakieś tematy żydowskie mówić, także jeżeli istniałoby tyle, że mnie to i tak nie obchodziło, ale no babcia na przykład o getcie warszawskim trochę mówiła, moi rodzice nigdy nie mówili. Znaczy ona to mówiła, te tematy nie pojawiają się właśnie w marcu, wcześniej też takich. No, u mojej babci się pojawiają tak sobie od czasu. Znaczy, ta tematyka żydowska, abstrahując od tego, że rodzice informują mnie, że jestem Żydem w roku 1956, no bo wtedy się pojawiają jakieś tam tendencje antysemickie w czasie przełomu październikowego i wtedy, jak wynika z wystawy, którą oglądałem, wyjechało 50 tysięcy ludzi, czyli znacznie więcej niż nasza emigracja, ta fala, w której ja brałem udział. Także rodzice, ja mam 6 lat i rodzice mi mówią, że jestem Żydem. W związku z tym, że tej informacji nie opatrzają żadną instrukcją, jak się to pojęcie, do czego ono służy, jak go można używać, to ja to zapominam. Potem przy jakiejś okazji ponownie mnie pewnie informują, także później ja wiem, że jestem Żydem. No ale to chce pan, żebym kontynuował swoje świadomości żydowskie, bo tak jakby zniosło mnie na inne. Znaczy potem jest, także tej świadomości we mnie w zasadzie nie ma poza tą suchą informacją. Muszę wytrzeć sobie, poza tą suchą informacją, która nic nie znaczy. A w szkole, no bo jakby sposób, w jaki my się różniliśmy od większości Polaków. Nie był kulturowy, nie był język. Żeśmy byli wychowani w polskiej kulturze, język polski był naszym językiem. Nie byliśmy katolikami. Znaczy, nie byliśmy niczym, bo moi rodzice, moja rodzina jest kompletnie sekularna, także nie był świąt, nie był. Ja dopiero w Szwecji się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak Hanukka. Ja o tym się dowiadywałem, czy to z lektur Singera. No, więc ta świadomość niby jest na zasadzie informacji, która nic nie znaczy i nie ma żadnej, że tak powiem, żadnego przełożenia na to, kim ja jestem. Na dodatek wokół mnie się okazuje, że jest całe mnóstwo młodych ludzi, dzieci, które mają to samo, to znaczy mają tą samą informację, która im do niczego nie służy i my się przyjaźnimy i kompletnie nie wiemy. Nie wiemy, że jest przyczyna, dla której nasze losy się potoczą podobnie. Potem, no ale powstają oczywiście sytuacje, kiedy fakt, że jestem Żydem, powoduje niesympatyczne konsekwencje. Taką, co zapamiętałem bardzo dobrze, to jest, pewnie mam 12 lat, jestem na koloniach i na tych koloniach dziecięcych jestem chyba jedyną osobą w sali, która się nie modli do Boga wieczorem. I te dzieci mnie pytają, a właściwie dlaczego ty się nie modlisz? To ja mówię, znaczy ci chłopcy, no nie modlę się, bo nie wierzę w Boga, to ty może Żyd jesteś. No to ja potwierdzam to. No i to była tak bardzo... Znaczy to się skończyło wszystko, dzieci są dzieci, także po 2 dniach to jakby oni zaakceptowali i było wszystko okej. Okay. Ale ja pamiętam ten moment, kiedy ja jestem inny, i ten moment, kiedy się zastanawiam, czy nie mam zrobić tak jak oni. To znaczy uklęknąć i się pomodlić. Aczkolwiek nie wiedziałem, jak to się robi, no ale uklęknąć zawsze mogłem i coś udawać. I pamiętam, że podejmuję decyzję, że nie. Aczkolwiek już nie,
Nie ma, nie wiem skąd się wzięła we mnie ta decyzja, że nie, ale postanowiłem, że tego nie zrobię. No i jakby to tutaj to żydowskie pochodzenie zaczynało. Zdarzało się, ale nieczęsto. To nie jest tak, że ja dużo razy w życiu, w moim polskim życiu się z antysemityzmem spotkałem. No, a potem, jeżeli chodzi o taką świadomość, że pamiętam, jak kiedyś się wydarzyło, że moja babcia przez telefon rozmawiała w jakimś dziwnym, niezrozumiałym dla mnie języku. Zapytałem mamy, co to jest. Mówiła, że jidysz, bo babcia rozmawia ze swoją przyjaciółką czy krewną w jidysz, bo to taki język, którym się nasza rodzina posługiwała przed wojną, ale oni już nie znali go rodzice. A następna taka okazja, kiedy to żydostwo jakoś tam wychodzi, to nie miał żadnych, mama po prostu rzeczowo mnie poinformowała, ja nie kontynuowałem tematu. Następny taki moment był, jak moja babcia, tym razem po polsku, bo inaczej bym nie zrozumiał, w miesiącu wrześniu składa swojej odległej krewnej życzenia noworoczne. Ja mówię do mojej mamy, ja rozumiem, że babcia jest stara i już nie do końca kojarzy, no ale czy ona już kompletnie zwariowała? No to mnie mama poinformowała, że we wrześniu jest żydowski nowy rok. No ale to jakby, no to mnie to, no, dostawałem tę informację, no jakby informacja znaczyła, że my jesteśmy Żydami, ale mnie to w ogóle nie interesowało tak naprawdę. Jakby do... No, to jest jakby ten okres polski, no ale potem jakby, no co, mnie to jakby do dzisiaj się sobie dziwię, że w ogóle nigdy sobie nie dodałem dwóch do dwóch, że no okej, okay, no to wobec tego moja rodzina miała jakieś dosyć specyficzne przeżycia wojenne. Ja prawie o tym w ogóle nie myślałem, a rodzice też nie mówili. No one były bardzo specyficzne, bo oni przeżyli getto warszawskie wspólnie z tą, jakby no, większość rodziny zginęła i tak dalej, ale wiedza na ten temat była... Znaczy ja w ogóle chyba, nie wiem, jak ja miałem jakieś 16-17 lat, to ja chyba ogólnie rzecz biorąc była ogólna martyrologia narodu polskiego w czasie II wojny światowej, a że tam coś specjalnego się działo Żydom, to ja nie pamiętam, że miał na... Żydom to znaczy mojej rodzinie. To ja nie przypominam sobie, że miał na ten temat jakąkolwiek refleksję. A czy na emigracji rodzice zaczynają o tym mówić? Czy to się zmienia? Na emigracji ja nabywam większej wiedzy o tym i zaczynam pytać. Ja zawsze wiedziałem, że moja siostra mojej mamy i moja mała kuzynka zginęły w czasie wojny i że mama usiłowała. I o ile pamiętam, one zginęły w Treblince i mama po wojnie usiłowała ich szukać, że może przeżyły i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pamiętam, czy ja wiedziałem, że w Treblince jakiś szczególny rodzaj obywateli polskich był mordowany. Także dopiero jak ja na ten temat się, na przykład jak przeczytałem książkę, no jak się nazywa książka Edelmana z Panem Bogiem, Zdążyć przed Panem Bogiem. Jak przeczytałem książkę Zdążyć przed Panem, znaczy no Hanny Kral, wywiady z nim. To wtedy zacząłem pytać rodziców. No i na przykład taka rzecz, którą, no to się dowiedziałem wtedy już. I wtedy mój ojciec też napisał wspomnienia z getta warszawskiego, które się ukazały w zeszytach historycznych. I no to z tych wspomnień trochę rzeczy wynika, no ale wynikają głównie rzeczy świadczące o jego zaangażowaniu politycznym. On był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej i w getcie był współredaktorem podziemnego pisma, które nazywało się Polscy Socjaliści. No i to o tym opowiada w tym artykule głównie, natomiast nie o tych przeżyciach szczególnych, które
To w zasadzie mama zaczęła opowiadać, jak sama wyszła na tak zwaną aryjską stronę, jak szukała mieszkania, jak znalazła to mieszkanie, przeprowadziła ojca i babcię na tą drugą stronę, a była jeszcze babcią od strony ojca. I o niej ojciec w ogóle nic nie mówił. Ona po drodze na Umschlagsplatz albo na Umschlagsplatzu, na jego, on to widział, zjadła cjanek i padła, bo wiedziała, co ją czeka, i popełniła samobójstwo. A truciznę mieli wszyscy członkowie mojej rodziny, bo moja mama pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w getcie, który ja pamiętam, jak się nazywał, to dosyć znany szpital. I dała wszystkim truciznę i babcia popełniła samobójstwo. A ojca jakoś tam stamtąd wyprowadził znajomy policjant żydowski. No to ojciec o tym w ogóle nie opowiadał. Mama mi to opowiadała, jak ojciec był umierający na raka. A potem z tej aryjskiej strony, no to stopniowo zaczęły być pojawiać się różne opowieści. No, na przykład mój tata spędził okres, oni wyszli z getta, nie znam miesiąca, no ale dajmy na to w lutym 1943 roku, czyli tuż przed powstaniem w getcie. No i ojciec do powstania warszawskiego siedział za szafem, bo ojciec miał zły wygląd, oni mieli wszyscy polskie papiery. No ale ojciec się bał wyjść na ulicę, no i na przykład wtedy jakby mama gdzieś tam trochę mówiła, że tak naprawdę to oni się bali bardziej Polaków niż Niemców, dlatego że Niemcy nie rozpoznawali niereligijnych, nieortodoksyjnych Żydów, którzy się ubierali jak reszta ludności. Tam była taka opowieść też o tym, mama i babcia, które miały dobry wygląd w cudzysłowie, chodziły co niedzielę do kościoła, no jakby, żeby wyglądać na dobre Polki katoliczki. I taka jest opowieść rodzinna, jak moja babcia modli się co niedzielę do Pana Boga, mówiąc: dobry Jezus, prawżem się już do Ciebie nigdy nie musiała modlić. No i ci ludzie, to już nie wiem, czy powiedziałem, ci, którzy ich przechowywali, to była rodzina gosposi moich dziadków od strony ojca. Oni im znaleźli jakieś mieszkanie i ich tam przechowywali. No to ci ludzie, którzy byli głęboko wierzącymi katolikami, sprawili, że moja babcia już nie musiała się modlić że przeżyła i więcej się nie musiała modlić do Pana Boga. A czy wie Pan, czy w ogóle idea migracji pojawia się kiedykolwiek wcześniej w rodzinie? Bo czy Państwo mają jakąś rodzinę też krewnych za granicą? Znaczy przed marcem, myśli tak, Pan. Tak. Moi rodzice mają serdecznych przyjaciół, którzy nie są krewnymi, ale bardzo, bardzo serdecznych przyjaciół w Paryżu i oni tam często jeżdżą. Ja tam byłem, jak miałem 10 lat. Mama miała dwóch kuzynów w Izraelu, a ojciec miał jakichś krewnych, ale tego już nie pamiętam, jakichś dalszych krewnych. Nie, no, nie pojawia się w roku 1953, gdyby rodzice chcieli odskoczyć, to by odskoczyli i by na pewno dostali azyl. Oni chcieli mieszkać w Polsce, zwłaszcza ojciec. Mój ojciec był takim przekonanym polskim patriotą. Ale jak rozumiem, jak ojciec, jakby jeśli chodzi o podjęcie decyzji o emigracji, pan mówi, że to w zasadzie rodzice podejmowali. To moja mama była tą aktywną stroną, bo ojciec nie miał na to wielkiej ochoty. Ale to mama była taką bardzo to. No, ja to nie wiem dokładnie, ale podejrzewam, że to ona podjęła tą decyzję i go przekonała do tego. A w
Chciałbym zadać takie pytanie. To znaczy tak, czy ten aspekt antysemicki Marca, który w pewnym momencie wyskakuje, czy to dla pana jest zaskoczeniem? No wie pan, jak nagle się okazuje, że z tego świata drobnej stabilizacji, gdzie moja rodzina jakoś tam sobie radzi, jak na polskie warunki, żyjąc na w miarę wysokim poziomie materialnym. Ten świat mi się wydaje bardzo przyjazny. Po czym nagle okazuje się, no ja tego, ja nie potrafię w tym momencie wrócić pamięcią do tego, jak ja myślałem o sobie w tym własnym kontekście, ale marcowa, skomasowana kampania, która jest atakiem na Żydów, atakiem na intelektualistów, atakiem na wszystko, co w polskiej kulturze najlepsze równocześnie. Ja na przykład byłem na tych dziadach i to tak. Do dzisiaj jeszcze pamiętam te takie momenty, kiedy publiczność wstaje i robi owację Holoubkowi. W momentach, kiedy on tam coś mówi, na przykład, że z Moskwy to nam nasyłają i tak dalej. Także to antysemityzm, walka z najlepszymi tendencjami w polskiej kulturze. Później, no ja przez Wolną Europę miałem jakby dostęp do tekstów, które pisali, nie wiem kto, Słoniński, Andrzejewski, Kołakowski na zebranie Warszawskiego Związku Literatów Polskich. No jakby to wszystko w sumie, to nagle ten świat, który odbierałem jako przyjacielski, nagle się ten świat faszyzuje gwałtownie, nawet jeżeli tego słowa sam nie używałem wtedy. Faszyzuje się gwałtownie i staje się coraz groźniejszy. A potem jeszcze następuje inwazja na Czechosłowację, jakby odbierająca już całkowicie nadzieję na to, że tutaj może coś dobrego nastąpić. Także antysemityzm jest ewidentnie elementem tego. No ale nie potrafię powiedzieć, w jakim stopniu ja to odbierałem jako szczególne zagrożenie dla mnie. Bo z drugiej strony nie było, ja na przykład się dostałem wtedy na studia. Nikt nie usiłował blokować moich możliwości studiowania. Na przykład. I czy wyjeżdżając pan myśli o tym, że pan wróci do Polski? Nie wyjeżdżam. Wyjazd jest takim zupełnie... Wyjazd jest dramatyczny, traumatyczny. Wyjazd jest, jak się żegnałem z przyjaciółmi, to było poczucie, że się żegnam na zawsze. Co zresztą okazało się, no nie tylko z dzisiejszej perspektywy, okazało się takim dramatycznym myśleniem, kiedy sytuacja była znacznie łatwiejsza niż się wydawało, dlatego że w rok po wyjeździe spotkałem się z najbliższymi przyjaciółmi w Bułgarii. Potem zacząłem ich zapraszać do Szwecji. Tak, spotykaliśmy się latem w Bułgarii. Przyjeżdżali do mnie do Szwecji, spotykaliśmy się w Bułgarii, w Rumunii. To było znacznie mniej dramatyczne, niż mogłoby się wydawać wtedy, ale ten dworzec gdański, co ja pamiętam tak jak przez mgłę i pamiętam swoją własną rozpacz i to było rzeczywiście takie nevermore. Znaczy, to już ja zupełnie nie myślałem, wie pan, że... Po czym się zresztą okazało, że jak dostałem paszport szwedzki, to wspólnie z bardzo wieloma ludźmi przyjechałem tutaj. Po tym, jak oni się zorientowali, jak się Ubecja zorientowała, że ci, których kampania antysemicka objęła w 68 roku, dostają paszporty szwedzkie i wtedy był bezwizowy ruch, zaczynają przyjeżdżać tutaj, no to stworzyli czarną listę, na której ja się też znalazłem i także raz przyjechałem. A potem w 80 roku jakoś mnie
jakoś ta list, przestali tej listy używać i nagle się okazało, że można tu przyjeżdżać. I ja to pierwszy raz wykorzystałem. Ja już wtedy byłem działaczem politycznym i odbywał się strajk na Stoczni Gdańskiej i szwedzkie związki zawodowe za naszą namową, to znaczy takiej grupy ludzi, która działała na rzecz KOR-u, zdecydowały się wysłać delegację do Gdańska. Ja pojechałem jako ich przewodnik i tłumacz. I w dniu, kiedy kończyłem 30 lat, 6 sierpnia 1980 roku znalazłem się na Stoczni Gdańskiej, gdzie rozmawialiśmy z Wałęsą, rozmawialiśmy z różnymi ludźmi z komitetu strajkowego, potem pojechaliśmy do Warszawy, spotykaliśmy się z tą częścią korowców, co nie siedzieli, bo to wtedy jeszcze ten tak zwany młody kor siedział. Także ta rzeczywistość się okazała trochę mniej dramatyczna, że to nigdy więcej, że już nigdy więcej tego kraju nie zobaczę. No, to tak nie było, a przyjaciół to w ogóle oglądałem często w różnych. Moi najbliżsi przyjaciele, jak mogli przyjeżdżać do Szwecji, to przyjeżdżali, w związku z tym, że jadąc ze Szwecji do Polski szmuglowali książki, obaj zostali złapani, to potem nie dostawali paszportów, jednego wyrzucili z pracy na uczelni, to wtedy znowu żeśmy się gdzie indziej spotykali, no i tak to się odbywało. Proszę powiedzieć, jeśli pan będzie łaskaw, no właśnie ta integracja, jak pan żyje podczas tych pierwszych miesięcy w Szwecji, jakie to jest dla pana przeżycie, co dla pana jest najtrudniejsze? Wszystko jest strasznie trudne, dlatego że ja mam to silne uczucie, że z kraju, w którym dzieją się politycznie okropne rzeczy, ale w którym jestem kompletnie wyintegrowany, gdzie mam wielu przyjaciół, gdzie jakby czuję się absolutnie częścią tego kraju, nagle znajduję się w kraju, gdzie w ogóle nikogo nie znam. Znaczy, no, znam trochę tych świeżych emigrantów, żeśmy nawet mieszkali w tym samym, także przez pierwsze miesiące, pierwsze lata w zasadzie żyję w środowisku wyłącznie polskim. Znaczy, w tym środowisku jest większość ludzi, to są polscy Żydzi, ale jest trochę Polaków, którzy nie mają tego pochodzenia. I tak jestem kiepsko wyintegrowany, studiuję wtedy matematykę, potem komputery. Nie lubię tego okresu ze swojego życia, dlatego że jakby kompletnie nie wykorzystywałem tych możliwości, które w końcu daję. Nagle stoją otworem, jak człowiek żyje w Szwecji, typu pojechać na studia na rok do Nowego Jorku albo coś takiego zrobić. Ja byłem po prostu w kiepskim stanie psychicznym przez pierwszy okres i ta Szwecja wydawała mi się okropnie trudna wtedy. No, ale przez pierwsze miesiące nauczyłem się języka, także mogłem pójść na studia po 4-5 miesiącach pobytu w Szwecji. Po 2 miesiącach pobytu w Szwecji my mamy mieszkanie. Po 4 pobytach miesiącach chyba moja mama dostaje pracę, tata trochę później. Mój brat i ja idziemy na studia, także jakby takie materialne podstawy się bardzo szybko to się załatwia. No ale one są ze względu właśnie emocjonalno-towarzyskich, te pierwsze lata nie są dobre. A czy są państwo w tym obozie? Nie byliśmy na takim. Co oni nas chcieli wysłać na taki obóz, ale mój tata miał kontakty z czasów ambasady i babcia miała prawie 90 lat, więc to jakby byłoby dosyć trudne dla niej. Tata użył chodów, także nas nie wysłali na ten obóz, tylko mieszkaliśmy w
takiej nowo wybudowanej dzielnicy pod Sztokholmem. I to ja do dzisiaj pamiętam, ja się wychowałem na Marszałkowskiej w pobliżu Placu Unii, a ta dzielnica leżała blisko lasu i tam bardzo ładne jeziorka. I to ja pamiętam, jak sobie spacerować, to było bardzo drastycznie inny pejzaż niż ten, w którym się wychowywałem. Jak ta dzielnica się nazywa? Urminge. Jeżeli pan zna trochę Sztokholm, czy? Bardzo mało, ale też jestem ciekaw, bo my byliśmy w dzielnicy Tensta. Ja też i to jest gdzie inny. Ale to jest mniej więcej ten chyba okres. No w Tenście też trochę te. Powstawania tych tak, początek lat 70. A to kogo tam? Janina. No tak, ona tam mieszka, no ale to tam już prawie. Tak, Janina Ludawska tam mieszka, tam już prawie nikt nie mieszka z naszej emigracji. Tak. Bo to zresztą te dzielnice się porobiły dzielnicami, które tam segregacja mieszkaniowa i jakby ludzie się przenoszą, jak uzyskują możliwości mieszkania w lepszym miejscu, no to się przenoszą. Ale wtedy to były dzielnice, jak rozumiem, nowe dzielnice całkiem. Nowe i tam były mieszkania i one wtedy nie miały takiego stygmatu negatywnego. Znaczy to biedy, wysokiej przestępczości i tak dalej. Tak i tam mieszkałem przez pierwsze lata, potem się wyprowadziłem od rodziców i zacząłem. No, nie wiem jak. A czy miał pan kontakt po przyjeździe ze społecznością Żydów szwedzkich? Z gminą szwedzką? Wie pan, to było tak, że po przyjeździe ja miałem sporo tych mniej rówieśników, ludzi, którzy wyemigrowali z Polski. Paru z nich znałem z Polski, nawet jednego czy dwóch nawet dobrze. I tak po prostu nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. No, gdzie pójść, dziewczyny spotkać. Nie bardzo było wiadomo, jak się obracać w tym nowym świecie. I w gminie żydowskiej odbywały się jakieś tam dyskoteki, o ile pamiętam, w sobotę, to żeśmy tam chodzili. I to potem było tak, ci Żydzi szwedcy traktowali nas jak gojów, bo my żeśmy w ogóle nie mieli kompletnie pojęcia o życiu żydowskim. No, jakby to było talerze mięsne, mleczne, to było dla nas kompletnie. Po pierwsze nieistotny, nie wiedzieliśmy na ten temat i wydawało nam się dziwnym przesądem. Także trochę kontaktów mieliśmy, ale ja przynajmniej się tam specjalnie dobrze nie czułem, też dlatego, że tam wielu ludzi było, tam dosyć sporo było nacjonalizmu w tym wszystkim żydowskiego, który mnie się też nie podobał. Ja wtedy zresztą się uważałem po prostu za Polaka i wszelkie próby nakłonienia mnie do innej identyfikacji były kompletnie zdane na niepowodzenie. A w tej chwili kim się pan czuje? Wie pan, czy to ja koniecznie muszę się czuć kimś, w sensie. Ja dotychczas jako działacz KOR-u Solidarności czułem się niewątpliwie Polakiem i niewątpliwie to było dla mnie najistotniejsze. Potem stopniowo, jak zacząłem tutaj przyjeżdżać, to się trochę ten emocjonalny stosunek, Polska przestała być obiektem jakichś bardzo silnych emocji, bo jak mam ochotę przyjechać do Warszawy, to mogę wsiąść w samolot i przyjechać. Ja się czuję dobrze w Szwecji i w Polsce i uważam, że lubię i Polskę, i Szwecję. No ale na pytanie takiej o identyfikacji jakiejś silniejszej, powiedziałbym tak, to może jest mniej emocjonalne, a bardziej przez rozum, w czasach rosnącego nacjonalizmu i to paskudnego nacjonalizmu i to nie tylko w Polsce, ale w Europie w ogóle, to ja chętnie jestem kosmopolitą.
Natomiast no, to jest taka identyfikacja, powiedzmy sobie, przez rozum. No ale gdzieś tam, jak latem się działo to wszystko z sądami, były takie ogromne demonstracje, co można było obserwować na internecie. Ja byłem z moją szwedzką rodziną w Chorwacji wtedy na wakacjach i siedziałem rzeczywiście. Moja szwedzka żona pytała mnie, czy może bym już trochę przestał. No, czyli jakby ten element zaangażowania emocjonalnego występuje ewidentnie. A czy myślał pan kiedykolwiek o powrocie do Polski? Tak, ja myślałem o powrocie do Polski po 1989 roku. Tak to było, znaczy ja wtedy byłem... Znaczy, mamą Jasia i Adama jest osoba z Polski i myśmy oboje byli zaangażowani w Solidarność. I ja wtedy traktowałem to jako poniekąd naturalne, żeby przy tym zaangażowaniu, żeby wrócić do Polski. I nawet zacząłem trochę pewne kroki w tym kierunku czynić, ale bardzo mi ciężko było znaleźć sobie miejsce. Bardzo ciężko było mi sobie znaleźć miejsce, które by na przykład pracę sensownie płatną, także mógł rodzinę utrzymywać. Także to dosyć szybko to zaczęło no, po prostu nie bardzo wiedziałem, z kim ja tutaj miałbym zostać. Niby byłem świeżo po doktoracie, no, ale na uczelni nawet jakbym się zahaczył, to z tego ciężko żyć. Także miałem z tym pewne kłopoty, ale myśleliśmy o tym z Magdą dosyć intensywnie. No a potem żeśmy się rozeszli, ja się zszedłem ze Szwedką i wtedy to przestało być aktualne. A czy pan odzyskał, jak rozumiem, polskie obywatelstwo? Nie, ja się nad tym zastanawiałem. W zasadzie no, jedynym celem byłoby, żebym mógł brać udział w wyborach. Tak, poza tym to nie ma to specjalnie znaczenia. I tak się nad tym zastanawiałem nawet, ale jakoś nigdy tego nie zrobiłem. Czyli nie ma to dla pana żadnego takiego no, symbolicznego znaczenia? To obywatelstwo nie ma. To jakby nie ma. Nie. Bo obywatelstwo służy do tego, żeby móc poruszać po świecie w miarę spokojnie, swobodnie, i to ze szwedzkim obywatelstwem, i do brania udziału w wyborach. Znaczy emocjonalnego stosunku do tego, co jest napisane na okładce mojego paszportu, nie mam. A chciałbym zapytać właśnie o dzieci. A jakie znaczenie ma dla nich z jednej strony no, pana cząstka tożsamości, czy tożsamość żydowska, a z drugiej strony czy raczej tożsamość żydowska i tożsamość polska. Czy one, jak to... Bardziej musiał pan ich zapytać, bo to jest... Znaczy, ja mam trzech synów. Jeden skończył 33 lata. Jaś kończy 29 jutro. A trzeci skończył 7. Także co 7 skończył, możemy wykluczyć, bo on specjalnie o tym nie myśli. On zresztą nie, no trochę rozumie po polsku, ale nie zna polskiego. Adaś i Jaś mówią biegle po polsku. I oni lubią Polskę. Teraz byliśmy przez dłuższy weekend na nartach w Słowacji i żeśmy nocowali w Krakowie, no to oni obaj mówili o tym, jak lubią tu być i się zastanawiali, że może latem przyjechać. Tak, ta Polska, polski element jest ewidentnie, no gdzieś tam występuje bardzo silnie u Jasia, który czyta po polsku i na przykład, no nie że to, żeby regularnie, ale ma zaprenumerowaną na internecie gazetę wyborczą i ją czytuje. Jeszcze nie zdążyłem z nim odbyć rozmowy takiej podsumowującej, no ale przyjechał tu na tą rocznicę marca i jakby był tym mocno zainteresowany i uważał, że to istotne.
Także obaj, a z tym, że dostęp, to nie wiem jak dalece, to trudno powiedzieć. Ja przypuszczam, że gdyby pan im kazał jakby szeregować Szwecja, Polska, nie Izrael, bo Izrael dla nich w ogóle nie jest istotny, tylko Szwecja, Polska, żydostwo jakoś tam, no to pewnie żydostwo wylądowało na trzecim miejscu, nie to, że przywiązana do tego byłaby waga zero, ale pewnie mniej istotna niż... Znaczy oni mieli taką jakby... W związku z tym, że zarówno ich mama, jak i ja jesteśmy powiązani z towarzysko, ze środowiskami dawnego KOR-u, środowiskami tej jakby ludzi, którzy pracują w gazecie i oni znają te nazwiska i tam tych ludzi spotykali, to dla nich jest istotne. No ale przez to jednak jest, nawet jeżeli ci konkretni ludzie są pochodzenia żydowskiego, no to chodzi o Polskę. No. I oni się interesują jakoś tam wydarzeniami w Polsce. No tak mi się wydaje, ale to tak naprawdę trzeba było z nimi zrobić wywiady. Bo oczywiście mam nadzieję, że to się wydarzy. Zresztą Janowi sugerowałem i bardzo go prosiłem, że w momencie, kiedy będzie następny moment, żeby się odezwał. Teraz mamy 11 marca, pan był tutaj na otwarciu naszej wystawy czasowej, która się nazywa Obcy w domu, wokół marca 68 roku. I ja chciałbym pana zapytać, no właśnie dzisiaj myśmy o tym oczywiście dużo myśleli i cały czas o tym myślimy, ale jaką lekcję polskie, powiedzmy, no, społeczeństwo powinno wyciągnąć, choćby oglądając tą wystawę, jakie wnioski tutaj no, wie pan, wyciągnąć? No to aż jakby, znaczy no jakie wnioski, no poniekąd oczywiste wnioski, no, że jakby jakiejś grupie ludzi stała się istotna krzywda i że nie, że jakby powtarzanie tego typu zjawisk, powtarzające się zjawisko antysemityzmu jest złem, jest ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, bo przecież nie, no Polacy to jest zbyt duży kwantyfikator. W ogóle nie wiem, co to znaczy Polacy, no jedni tak, drudzy inaczej. No ale ci ludzie, którzy używają antysemityzmu, no i niestety po pierwsze są tacy, co używają, a po drugie są tacy, dla których to stanowi jakąś tam, no, którzy są gruntem do tego. No wnioskiem jest, że jest się czego wstydzić, rzecz jasna, ale jest inny wniosek, bo to w sumie banalne, nie, że to zło i że nie należy i tak dalej. Jest inny wniosek, mianowicie, że antysemityzm w Polsce używany jest, i to od lat, przez środowiska nacjonalistyczne, antydemokratyczne w walce z demokratyczną częścią społeczeństwa. Tak było z Endecją, tak było z ONR-em, tak było z Gomułką i Moczarem i tak jest dzisiaj z PiS-em. Że jest to jakby część, przecież to, że Kaczyński używa tego instrumentu, to nie jest to spowodowane tym, że on jest antysemitą, co w sumie jest obojętne, kim on jest. On go używa w pewnej walce politycznej, w której stopniowo likwiduje, podkopuje podstawy demokracji w Polsce, a potrzebuje tego instrumentu po to, żeby uzyskać poparcie skrajnie prawicowej części społeczeństwa. Znaczy to jest jakby element walki politycznej, który niestety trafia na grunt. No, w tym społeczeństwie istnieją tego, ale to jakby też, no,
radykalno-prawicowe tendencje w społeczeństwach europejskich w ogóle rosną. Także to nie jest tak, że Polska jest tutaj takim jakimś niesłychanie szczególnym krajem. No bo jak pan porównuje sytuację szwedzką, to są podobne mechanizmy? No tyle, że w Szwecji oczywiście istnieje antysemityzm, no ale w Szwecji tym kozłem ofiarnym nie są Żydzi, tylko muzułmanie. Znaczy, no, że niechęć, to gwałtowna niechęć, na której bazuje szwedzka skrajna prawica, to nie są Żydzi, to są muzułmanie. A czy powoduje to wzrost nastrojów jakichś antysemickich w Szwecji też? Co? To, że ta prawica? Tak. No ta prawica to nie jest specjalnie akurat. Znaczy, no, podstawowym, znaczy wśród nich na pewno są antysemici też, no, ale to nie jest tak, że szwedzka prawica ich głównym źródłem poparcia elektoratu jest antysemityzm. Nie. Oni zresztą chyba są w miarę przyjaźnie nastawieni do państwa Izrael. To zresztą jakby rozumiem, że Kaczyński i Orban z Netanyahu nie mieliby kłopotów, bo są równie wartościowymi politykami. Jeszcze na dodatek i pewnie jedni i drudzy uważają, że Żydzi powinni mieszkać w Izraelu, więc się łatwo mogą dogadać. Panie Ryszardzie, a chciałbym zapytać na koniec jeszcze, ponieważ pan tu przyjechał prosto z teatru. Mhm. Jakby pan powiedział, jakie są pana wrażenia, bo jak rozumiem, sztuka dotyczy... No sztuka dotyczy, tak, dotyczy... Trudno mi powiedzieć. Pan był kilka słów po polsku, tak? W obcym języku po polsku? Słucham? Na jakiej sztuce pan był? Ja byłem na sztuce Anny Smolar, jak on to się nazywa, już nie pamiętam w tym momencie. W Teatrze Polskim. Kilka słów w obcym języku. Tak to się nazywało, bo ja nawet nie zwróciłem uwagi, przyjaciele kupili mi bilety. Wie pan, ja nie potrafię... W związku z tym, że ja się w tych sytuacjach często dosyć wzruszam, to nie potrafię obiektywnej takiej oceny, to trudno mi to wzruszanie się zaburza trzeźwość umysłu intelektualną. W sumie dosyć mi się podobało, aczkolwiek miałem, ale to może coś takiego powiem, co jest ogólniejsze, że jakby tak na przykład słuchałem wczoraj Mikołaja Grynberga w rozmowie z Barą Boni, co było świetne, no ale gdzieś tam wniosłem takie, że traktuję o traumie w dużym stopniu, że to tak jakby o tym dramacie, który się wydarzył. No i dramat się wydarzył ewidentnie, no ale jakby tutaj mam i niesprawiedliwość, i nie, ewidentnie ludzie przeżywali to ciężko i tak dalej. Ale znaczy, po pierwsze warto nie zapominać, że nie jest tak, że to są złamane życia. Większość z moich znajomych ma udane kariery zawodowe. Część z nas ma szwedzkie żony, szwedzkie rodziny. Część ma nie szwedzkie żony i nie szwedzkie rodziny, tylko polskie albo polsko-żydowskie. To mamy często udane kariery. Znaczy to są często tak... No, to jest w ogóle jak w życiu. No, jakby pan mnie zapytał, czy ja lubię Szwecję, czy mi się podoba Szwecja, to jest pytanie, czy ja lubię swoje życie. No i ja uważam, że moje życie jest udanym życiem, niezależnie od tego dramy, tej traumy, która się odbyła, jak miałem 19 lat. Także jakby takie można właśnie troszkę odebrać wrażenie, nie wiem, czy potrafię to skierować w stronę wystawy, ale w stronę tego, co słuchałem, tak jakby to było zniszczone kariery, złamane życia. No pewnie takie przypadki też są, no ale podejrzewam, że one raczej należą do mniejszości. A, no widzi pan, bo to jest dobre pytanie, bo jak ja byłem w Szwecji, byliśmy w Szwecji, to tam jakiś czas wcześniej wyszła ta książka na szkockiej. No, w której ja występuję też. W której pan występuje. No i właśnie, ale z drugiej strony przy
Pan mówi, że większość to są historie takich losów, które się jakby powiodły potem. No spora część. A może po prostu nie... No tak, spora część, ale... Nie, no tak wie pan, to jest... Nie widać tych, którym... Którym się nie powiodło. No nie, no Naszkowska wybrała szczególnych ludzi. Ja nie wiem, profesorów, architektów i tak dalej, ale wie pan, jest całe mnóstwo ludzi, są lekarzy, inżynierów, ich dzieci się kształcą na uczelniach, to jest jakby dosyć powszechne. To nie, znaczy no, moja rodzina może jest szczególna, bo mój brat jest profesorem matematyki na uniwersytecie, a ja jestem profesorem socjologii, to akurat, no ale nie, to wie pan, to jest całe mnóstwo i to jest mnóstwo polskich profesorów, z których część jest Żydami, część nie jest Żydami. Także ja bym z tą, po 50 latach jednakowoż też się tak chwilę zastanowił nad tym, czy to złamane życia, czy to życie udane. W tym sensie to, co Duda powiedział, niezależnie co o nim sądzimy poza tym, kiedy w tym wystąpieniu, kiedy przepraszał, też powiedział, że szkoda, że te kariery się nie odbywają u nas, tylko w innych krajach. Bo tych karier jest sporo, o tym warto nie zapominać. A drugą, że taką refleksję, której taka moja prywatna refleksja, nikomu jej naturalnie nie narzucam, ale zastanawiam się nad tym, że żyjemy w świecie, w którym odbywa się katastrofa uchodźcza, ogólna nie uchodźców. Odbywa się ta katastrofa przy skandalicznym zachowaniu ogromnej większości krajów europejskich. Uchodźcy nie wsiadają do pociągu na jednym dworcu i nie wysiadają na drugim, tylko uciekają przez morze, uciekają przed wojną, uciekają z jakichś koszmarnych warunków. No i pytaniem jest, czy drugie pokolenie Holokaustu, które sami wyjechali stąd jako uchodźcy polityczni, czy nie warto w ogóle się zastanowić nad tym generalnym europejskim kontekstem, generalnym kontekstem, gdzie ta katastrofa uchodźcza jest w jakimś sensie znacznie brutalniejsza. Znaczy każdy przeżywa swoją traumę tak, jak przeżywa indywidualnie, no ale w obiektywnych kategoriach to co się tutaj w tej chwili dzieje na świecie i na obrzeżach Europy i reakcja Europy jest straszna. No i czy tak w ogóle nie warto się nad tym zastanawiać w kontekście tego, co chcemy powiedzieć i pokazać. No. Jeszcze chciałem jedną rzecz zapytać. Aha. Bo też mówi pan o tym podkreśleniu traumatyczności tego, powiedzmy, wygnania, tak? Wiem, że różni się cała dyskusja, ale to nie jest nowa, myślę, idea, to znaczy no, doświadczenie wygnania czy doświadczenie emigracji jako kształtujące osobowość. Czy można tutaj mówić o tym, że, czy mi się wydaje, że można, ale to jest pytanie do pana, to znaczy, ono coś zabiera i coś daje, w sensie jakichś horyzontów. Moje jest pytanie takie do pana, czy emigrant ma, no to jest doświadczenie jakieś, które powiedzmy on ma, którego ja nie mam, tak? Mm-hmm. Czy to doświadczenie w jakiś sposób pana zdaniem no wpływa na kształtowanie się, nie wiem, światopoglądu, horyzontu w sposób pozytywny negatywny. No wie pan, nie ma, że tak powiem, tutaj nie ma jednoznaczności. Ja mogę mówić o sobie. W moim życiu istniały teksty, które czytałem, które były niesłychanie ważne dla mnie, takie z wczesnych lat. I to były teksty napisane po polsku i przez Polaków. To chyba pan Kołakowskiego,
Miłosza, jako człowieka zainteresowanego politycznie, to pamiętam takie teksty, trzy, jeden właśnie, tezy o nadziei i beznadziejności, neopozytywizm Michnika z aneksu i co już nie pamiętam, jak się Jacka Kuronia nazywał tekst, takie istotne, ale ja byłem cały czas w żywym kontakcie z tym i to było istotne dla mnie. No ale oczywiście potem jest cały szereg kontaktu z światową, europejską kulturą i tak dalej, no, który pewnie jest łatwiejszy do nawiązania, kiedy się siedzi na szwedzkiej uczelni niż na polskiej uczelni. Na tej szwedzkiej uczelni w ogóle powoli wszystko się odbywa po angielsku. Także jakby takie, no pewnie na polskiej jednak to jest bardziej zafokusowane na także w tym sensie, no i poza tym ten jakby model szwedzki, znaczy cały ten dosyć humanistycznie pomyślany model, w którym stara się zadbać o potrzeby człowieka, w którym ten cały skandynawski welfare state, no to jakoś to na mnie niewątpliwie wpływa. No myślę na przykład, i potem jakby całe to takie podejście, no pewnie gdybym był na przykład ojcem dzieci w Polsce, to nie oddawałbym im tyle czasu, bo to jakby w szwedzkiej kulturze jest naturalne. Także na pewno są pozytywne takie rzeczy. Bo jakby ja może nie do końca jasno się wyraziłem, że mi chodzi o taką kwestię, powiedzmy, w kategoriach bardziej kulturowych czy światopoglądowych. Egzystencjalnych, to znaczy, że wyrastam w jakiejś kulturze, tak, socjalizuję się, mm-hmm, sobie i żyję. Mm-hmm. I tak jak Państwo w roku, no już świadomie, tak, mm-hmm, w wieku tych 19-20 lat, muszą, znaczy mówię w tym sensie generalnie o emigracji, że emigrant musi na nowo stworzyć siebie po prostu i stworzyć jakby swoje, no siebie stworzyć w tym nowym kontekście. Czy to jest doświadczenie, znaczy ja wiem, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale czy to jest takie doświadczenie, które, no nie wiem, jest na przykład najważniejszym doświadczeniem emigranta, emigracji, no, formatywnym, które po prostu... Ten marzec i ta emigracja oczywiście są formatywnym, no absolutnie. No ale człowiek się tworzy, no ale nie tworzy się od zera, tylko tworzy się z istniejącego materiału. Pan jeszcze chciał kontynuować pytanie, nie, czy... Nie. Tworzy się z istniejącego materiału. No i w moim przypadku ten istniejący materiał to był zaangażowanie polityczne o pewnym odchyle w lewą stronę. Ja dosyć, jako młody chłopak, czytałem sporo tej patriotycznej, romantycznej literatury i to jakby nam nie pozostawiało ślady. Podejrzewam, że na przykład coś takiego jest taki, nie wiem, czy aforyzm, to jest cytat z Artura Schopenhauera, który mówi, że najbardziej idiotyczną formą dumy, jaką ludzkość wymyśliła, jest duma narodowa. No i mi się to bardzo podoba. Pewnie łatwiej się człowiekowi to może podobać, jak żyje w Szwecji, niż jak żyje w Polsce. Ja cytowałem to, nie będę wymieniał nazwisk, ale cytowałem to pewnym znanym polskim intelektualistom. Ja tak nie myślę. Pewnie jest łatwiej tak w Szwecji myśleć, znaczy to cała ta romantyczno-patriotyczna, narodowa zbitka jest jakby, mnie się to bardzo, bardzo mi się podoba w moich kolegach szwedzkich, co oczywiście znowu jest kwestią tego, że żyję w pewnym wyselekcjonowanym akademickim środowisku, ich kompletny brak nacjonalizmu, ich kompletny brak myślenia o swoim kraju w takich kategoriach, w jakich tutaj się często myśli. I to pewnie jest dobrym wpływem na mnie samego z tego otoczenia szwedzkiego.
Ja myślę, że w ogóle łatwo jest żyjąc w Szwecji przejmować pewne dobre cechy tego społeczeństwa właśnie, jeżeli chodzi o stosunek do kobiet, jeżeli chodzi o stosunek, jeżeli chodzi o takie banalne rzeczy, że nie wolno bić dzieci. Że ja jako ojciec mam się tymi dziećmi zajmować, biorę niezależnie od tego, co mi się dzieje w mojej karierze zawodowej, to biorę urlop rodzicielski i jestem z dzieckiem w domu. No, tego typu rzeczy. Tak jakby ten model socjalny, który panuje w Skandynawii, w Szwecji, jest niewątpliwie taką rzeczą, która na mnie pozytywnie wpływała. Na moje... No ale nie wymyślałem się samego od zera, tylko właśnie te podstawy gdzieś tam istniały od wcześniej i wywodziły się z jakoś tam liberalno-lewicowej kultury polskiej. Słoniński, Tuwim i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy inteligentnie mi się udało odpowiedzieć.